Dzień dobry, Jacek Szopiński, witam w drugiej kawie. Dziś naszym gościem jest Szymon Ogładza, członek Zarządu Województwa Opolskiego. Mieliśmy rozmawiać, panie marszałku, głównie o budżecie obywatelskim i o tym oczywiście porozmawiamy, ale najpierw porozmawiajmy o tym, co się wydarzyło przez ostatnie dwa dni w tej tak bardzo interesującej wszystkich sprawie, czyli w kwestii Festiwalu Opolskiego. Już wiemy, że Festiwal Opolski będzie w Opolu, bo gdzie miałby być w sumie tak naprawdę, i że będzie we wrześniu, co już kiedyś też się zdarzyło. Opinie są rozbieżne tylko w sytuacji, czyje to zwycięstwo i czyj to sukces. A, witam serdecznie. To ja tego nie oceniam, czyje to zwycięstwo, czyja porażka, bo to tak naprawdę życie pokaże. Ja tylko patrzę na to z punktu widzenia tego, co mogło się wydarzyć, a co się wydarzy. Mam nadzieję, że się wydarzy, bo to też jeszcze nie wiadomo, bo festiwal to nie tylko decyzja prezesa telewizji, ale przede wszystkim artyści, a z tym może być różnie, jak wiemy. Natomiast ja patrzę na to przez pryzmat tego, co mogło się wydarzyć. To znaczy mieliśmy okazję do tego, żeby przy tym całym zamieszaniu wyjść naprawdę nie tylko ze zwycięstwem w ręku jako Opolanie, ale też przede wszystkim z nową jakością festiwalu. I to mnie martwi, że pewnie tej nowej jakości nie będzie. Nie słyszę nic o Radzie Programowej, która miałaby decydować o kształcie nowego festiwalu. Pewnie będzie to samo, co miało być w czerwcu. Z tego, co słyszymy, to ten festiwal będzie jakby zupełnie bez wpływu miasta. No sprawy więc artystyczne zostają oddane w dzierżawę, tak jak amfiteatr telewizji polskiej, a miasto będzie się temu przyglądać. No to my będziemy się w takim razie będziemy przyglądać temu, co zrobi miasto. Na scenę podczas prób. No niestety właśnie to jest zatrważające, dlatego że ja już tu mówiłem, u Państwa zresztą, że dla mnie Telewizja Polska dzisiaj jest absolutnie nie jest partnerem do niczego. To jest telewizja, która no, wymazuje serduszka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a ostatnio zdaje się, podobno ocenzurowała Sprawa piosenkę Brzozy. Czterech Pancernych, że, ponieważ zaklęte słowo Brzoza tam było. No, to już jest paranoja i ci ludzie, którzy takie rzeczy robią, mają organizować Festiwal Polskiej Piosenki, czyli ten legendarny festiwal w Opolu. Obawiam się, że będziemy mieli do czynienia z czymś, co nie będzie do przyswajalne, ale może to trzeba przetrwać, może musi dojść do jeszcze raz właśnie, żeby pokazać to, unaocznić ludziom, że ta ekipa nie jest zdolna do tego, żeby funkcjonować w normalnym świecie. I może trzeba będzie po prostu to przetrwać, ale no, miałem nadzieję, że to zamieszanie i ta taka solidarność... Że ten gwiaździsty diament się w tym popiele narodzi, tak? Solidarność, która miała szansę się wokół tego stworzyć. To znaczy, nie patrzymy na to, skąd jesteśmy, nie patrzymy na to, z jakiej jesteśmy w formacji politycznej. Zróbmy dobry festiwal siłą regionu, a później będziemy się zastanawiali, czy ktoś to kupi. W sensie, mówimy o prawach do transmisji. No niestety wyszło inaczej, może to jest kompromis, podobno kompromis to jest takie rozwiązanie, w którym obie strony są niezadowolone. No być może to jest... Być może i to byłby modelowy przykład, no, tak? Chyba tak. Mam nadzieję, że się mylę, bo nie chciałbym, żeby ten 54. festiwal był festiwalem kiczu i beznadziei, no ale to niestety tak się zapowiada. Przede wszystkim martwi to, że skąd się wezmą ci artyści, którzy raz zbojkotowali, dzisiaj mają zablokowane terminy. No nie wróży to dobrze. Będziemy się oczywiście sprawie przyglądać i teraz tak dla kontrastu. O ile prostsza i łatwiejsza do zorganizowania i w dodatku jeszcze z sukcesem jest sprawa budżetu obywatelskiego, prawda? No nie da się że prostsza to pewnie nie, pan marszałek powie, że to tam bardzo dużo było roboty, bo pewnie było. Było. Natomiast sprawa jest już oficjalnie zamknięta. Czy sukces znaczy, że kolejne budżety obywatelskie będą realizowane? No to zależy od wielu rzeczy, bo zależy od sejmiku, od decyzji całego zarządu, ale myślę, że to, co wczoraj się okazało, czyli to, że w budżecie obywatelskim, marszałkowskim budżecie obywatelskim zagłosowało ponad 111 tysięcy mieszkańców. Ja powiem dla porównania, bo to się tak wydaje, 111 tysięcy. Po pierwsze, 3 razy większe województwo małopolskie, pierwszy budżet obywatelski, który realizowało, 80 tysięcy bez mała głosujących. Czyli my mamy nawet więcej niż Kraków? Mamy więcej niż województwo małopolskie, biorąc pod uwagę jeszcze, że jesteśmy 3 razy mniejsi. No to mniejsi. To jest ogromny sukces. Ale jeszcze dla porównania powiem tak. W województwie opolskim standardowo w wyborach samorządowych, sejmowych głosuje około 350 tysięcy mieszkańców. My mamy 110 tysięcy głosujących na budżet obywatelski, a w wyborach ostatnich do Parlamentu Europejskiego zagłosowało 147 tysięcy osób w województwie opolskim, czyli porównywalne sumy. Także zainteresowanie ogromne. Myślę, że to tak, z jednej strony
generalnie fajna sprawa. Taki budżet obywatelski to jest po prostu fajna rzecz. Można realizować swoje pomysły. To jest chyba to, czego na pewnym etapie tej rozwoju naszej małej demokracji, tej lokalnej, zabrakło. My teraz skarżymy się, że ludzie nie uczestniczą, że ludziom się nie chce, że ludzie mówią, a co mnie to obchodzi, oni tak zrobią swoje. A może gdybyśmy tak od początku takie mechanizmy wprowadzali, być może to uczestnictwo w życiu publicznym, w życiu politycznym, społecznym byłoby większe. Pewnie tak jest. Historia budżetów obywatelskich w Polsce to nie jest taka długa historia, to jest zaledwie chyba około 10 lat. Pierwszy był Sopot. W gminach. My jesteśmy drugim województwem w kraju. No to jakbyśmy mieli z tej okazji wyglądać jak Sopot, to ja jestem za. No, tylko z morzem mielibyśmy pewien problem, ale pewnie by się dało załatwić. No, mamy festiwal, podobnie jak Sopot, mamy nadzieję. Rzeczywiście jest tak, że to jest przedsięwzięcie, które buduje wokół tego, bo ludzie sami dbają o to, żeby rozpropagować swoją informację na ten temat. No, projekty, które wygrały, są tak różne. Jest oczywiście zdecydowanie kultura i sport dominuje, jest edukacja, jest zdrowie, więc naprawdę... Dobrze, że nie ma drugich chodników, bo nie mogło być. Zresztą. Ale to jest jeszcze jedna istotna rzecz. Te 111 tysięcy głosujących oddało ponad 200 tysięcy głosów, bo każdy mógł oddać po dwa, ale nie musiał, niektórzy dali jeden głos. Natomiast istotne jest to, że na 25 spośród 117 zadań, te 25, które zostało wybrane, na nie głosowała zdecydowana część głosujących. Czyli ponad 60%. Czyli po prostu ewidentnie były to najlepsze, były to najlepsze zadania, najlepiej odbierane zadania. To były te zadania, które się cieszyły powodzeniem. I ja już widzę niestety na forach internetowych taki jakiś mały hejt, że orkiestry dęte, mój Boże, każdy mógł sobie zrobić swoje. Mógł sobie zrobić orkiestrę nie dętą, tylko jakąś inną. No więc to już niestety takie słabe jest. Natomiast generalnie bardzo się cieszymy z tego wyniku. Mam nadzieję, że przyszły budżet obywatelski nie tylko będzie marszałkowski budżet obywatelski, ale będzie większy niż 3 miliony i pewnie nie będzie po tym wszystkim trudno przekonać radnych sejmików, że warto. Tak, jest to... Bo sami się angażowali, byli mocno tacy zaciekawieni wynikami, co jeszcze jest jednym sukcesem. Udało nam się absolutnie do końca, do momentu praktycznie konferencji prasowej, zachować w ścisłej tajemnicy wyniki, więc... No to rzeczywiście bardzo dobre, kancelaria tajna funkcjonuje, to bardzo się dobre cieszymy. Dobre procedury. Bardzo się cieszymy z tego powodu. No i zespół świetny zespół, o którym muszę wspomnieć i podziękować. Absolutnie, bo gdyby bardzo nie grupa ludzi z rządu marszałkowskiego, to na pewno by nie wypaliło. Zawsze uciekał Pan z tego pytania, za każdym razem, kiedy rozmawialiśmy o budżecie obywatelskim, o swoich ulubionych projektach. Czy teraz już może Pan powiedzieć, czy któryś z Pana ulubionych projektów wszedł, tak, dostał? Proszę. Powiem, że wszystko. Cztery, ale to w zasadzie jest podobny pomysł. Bardzo mocno kibicowałem strażakom, którzy postanowili wyposażyć swoje strażnice w defibrylatory AED. Mhm. Bo to jest naprawdę taka rzecz, która... Myślałem, że w orkiestrę dętą, ale no, akurat orkiestra dęta nie. UKS Rodło w Opolu też mocno kibicowałem, bo to sąsiedztwo. Mhm. I rzeczywiście udało się wyposażyć. I szereg innych takich mocno kibicowałem również tym wszystkim senioralnym zadaniom. Natomiast na jedno nie zwróciłem uwagi, a wygrało, a naprawdę jest interesujące, bo to jest jedyne zadanie z zakresu ochrony środowiska i to jest Kędzierzyna Koźla, porządkowanie brzegów Odry i Kłodnicy. Świetny pomysł, oryginalny, niełatwo jest skupić wokół takiego projektu głosujących, więc tym bardziej wielki szacunek dla tych, którzy wymyślili ten. A czy pan marszałek sam mógł głosować? Oczywiście, głosowałem. Głosowałem, byłem w tej mniejszości, która głosowała internetowo, bo 90 tysięcy głosów oddano wszystko... papierowo, 20 tysięcy internetowo, co jest specyfiką budżetu obywatelskiego, o tym to mówiłem. O czym... Każdy chce mieć pewność, że zagłosował, że zagłosował na jego zadanie. Aha, rozumiem. Zbierając, namawiając ludzi, raczej podsuwamy kartki, niż mówimy zagłosuj w internecie. Czyli tak jak podobnie jak zbieranie podpisów pod na listach wyborczych, tego rodzaju sytuacje, tak? To podobna aktywność pewnie też trochę. No, ta jest, myślę, że łatwiejsza mimo wszystko, bo nie przekonujemy do ludzi, nie przekonujemy do partii politycznych, tylko przekonujemy do konkretnych projektów, które mogą być, no, mogą mieć znaczenie dla kogoś, kogo przekonujemy, więc myślę, że mimo wszystko zebrać podpisy pod listą wyborczą jest zdecydowanie trudniej. Wiem to z doświadczenia. Panie marszałku, to na kiedy się umawiamy, żeby zapowiedzieć kolejną edycję budżetu obywatelskiego? Mniej więcej. Myślę, że późną jesienią powinniśmy być gotowi. Okej. To trzymam Pana za słowo. Dziękuję bardzo. Szymon Ogłaza, członek Zarządu Województwa Opolskiego, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.